Dobra, także witam serdecznie w pierwszym filmie ze Stanów Zjednoczonych. Jestem już na obozie od prawie miesiąca, za kilka dni wybije miesiąc mojego pobytu tutaj. No i opowiem teraz o tym, jak wygląda moje życie na obozie, o tym, jak do tej pory moje wrażenia tutaj wyglądają. Także zostałem zatrudniony na obozie, a właściwie na obozach, tak zwanych Camps Equinox and Blue Ridge w Pensylwanii. Są to takie dwa dupne obozy składające się w jeden ogromny. Jest to jeden z większych obozów w Pensylwanii w ogóle. Aktualni właściciele są tak naprawdę potomkami poprzednich właścicieli. Jest to wszystko rodzinny biznes ogromny, który już od 100 lat, ponad 100 lat ma miejsce tutaj. No i ta placówka jest naprawdę ogromna. Ja pracuję głównie na obozie Equinung, czyli tak jakby chłopięcym. I on sam w sobie już jest naprawdę potężny, a jeszcze do tego dochodzi drugi zaraz obok, Blue Ridge, czyli taki dla dziewcząt, ponieważ dzieci, które tutaj przyjeżdżają, są właśnie podzielone. Na jednym obozie przebywają chłopcy, na drugim dziewczyny. Nie bez powodu też tak jest. Oni tłumaczą to tym, że jeżeli na przykład chłopcy przebywają w gronie chłopców cały czas, to nie ma czegoś takiego jak chęć imponowania dziewczynom i jest po prostu taka braterska relacja. I tak samo to działa u dziewcząt, także no jest to jakieś wyjaśnienie. Mają spotkania co kilka dni, jakieś wspólne social eventy, ale tak to raczej są oddzielnie, wszystkie aktywności się odbywają. No ale dobra, dzieci się bawią świetnie, ale teraz trochę więcej o moim doświadczeniu. Także 19 czerwca w niedzielę wieczorem tutaj dotarłem. Najpierw musiałem lecieć z Krakowa do Paryża, potem z Paryża do Newark, koło Nowego Jorku, i z Newark busem zabrali nas na obóz. Od razu jak przyjechaliśmy, musieliśmy poczekać, musieli nam zrobić testy covidowe i co kilka dni tutaj te testy covidowe się odbywają. No i zaczął się od poniedziałku tak zwany Orientation Week, czyli taki tydzień orientacyjny, żeby zapoznać się z tym wszystkim, z zasadami panującymi na obozie, z ludźmi, żeby się poznać, jakieś zajęcia takie integracyjne. I był to dosyć męczący tydzień, ponieważ no oprócz tego, że wdrażaliśmy się w pracę, a praca tutaj jest tak naprawdę cały dzień, to jeszcze wieczorami były eventy takie integracyjne. No i ostatecznie to wyszło tak, że pierwsze tygodnie było tak naprawdę ciągłego zapierdalania, bez dnia wolnego żadnego, plus jeszcze wieczory czasami właśnie na jakieś zajęcia. No ale to tylko dwa tygodnie były, także jakoś to przetrwałem. Teraz już mamy jeden dzień w tygodniu wolnego, plus wieczory wolne, także jest ok. Teraz trochę o mieszkaniu tutaj. Obóz płaci za zakwaterowanie oraz jedzenie wszystkich pracowników, także jest to całkiem w porządku. Pierwszego dnia jak przyleciałem, umieścili mnie w domku z osobami innymi, które przyleciały tego samego dnia, żebyśmy byli troszkę bardziej odizolowani od tych osób, które już tutaj są od tygodnia czy dwóch. I było to takie dziesięcioosobowy domek. Później kazałem się przenieść do takiego większego domu dla pracowników i kiedy tam poszedłem, okazało się, że nie ma dla mnie łóżka, więc musiałem jeszcze jedną noc zostać w tamtym pierwszym domku. No i w tym większym domu następnego dnia miały być już łóżka i faktycznie były, ale problem był taki, że były one postawione na korytarzu dosłownie, ponieważ miejsca nie było. Także kilka dni spałem na korytarzu zaraz obok kibli. Bardzo ciekawe doświadczenie. A później trochę stwierdziłem, że ochujam system. Wyczyściłem jeden taki storage room obok łazienki i wsadziłem tam swoje łóżko. Także było na początku ciężko, ale ostatecznie mam tak naprawdę taki swój prywatny pokoik przerobiony z magazynu. No ogólnie to na obozie wszystko jest naprawdę nowoczesne poza domkami. To jest jednak takie typowe dla wakacyjnych obozów tutaj. Te domki nie są jakiejś zajebistej jakości, no ale to jest zawsze jakieś tam doświadczenie, nie? Teraz tak, dosyć ważna kwestia mojej pracy tutaj. Na obozie w Stanach możecie zostać zatrudnieni na tak naprawdę dwóch pozycjach, które później się rozbijają na jeszcze inne, ale te dwie główne pozycje, no to dzielimy się na tak zwanych camp counselors, czyli osoby, które zajmują się dziećmi, pracują po prostu z dziećmi i tam nadzorują je podczas wszystkich aktywności, pilnują ich. To jest taka praca trochę trudniejsza moim zdaniem, bo tak naprawdę 24/7 trzeba się tymi dzieciakami zajmować i ma się dużą odpowiedzialność bardzo. Dlatego ja aplikowałem na pozycję tak zwanego support staff member. Support staff members pomagają na całym obozie we wszystkim poza dziećmi tak naprawdę. Dokładnie zostałem zatrudniony w biurze, a jak tutaj przyjechałem, no to jeszcze się okazało, że moja pozycja to dokładnie
taki trochę kurier. Część jakby biurowa mojej pracy polega na rejestrowaniu paczek, a później te paczuszki rozwożę Meleksem po obozie, co jest całkiem spoko. No te obozy są ogromne, dlatego trzeba tutaj przemieszczać się Meleksami, przynajmniej pracownicy mogą się przemieszczać Meleksami i to jest fajna zabawa całkiem. Także jak już nauczyłem się co i jak, to nawet w porządku ta praca idzie. Dostałem własne biureczko i oprócz biureczka to dostałem jeszcze kilka razy opierdol za driftowanie Meleksem oraz za szybką jazdę, ale na szczęście nie wyrzucili mnie ostatecznie, także jest okej. Do tej pory wyrzucili tutaj już dużo osób, głównie przez posiadanie narkotyków albo alkoholu na terenie obozu, co jest no zakazane, bo dzieci i tak dalej. Także dalej sobie jeżdżę, tylko teraz trochę muszę bardziej zwracać uwagę na to, jak szybko jeżdżę. Godziny pracy są nie za wygodne, ponieważ jest to praca od mniej więcej godziny 8, w moim przypadku od 8.30 do 20, czasami dla niektórych do 21, czyli długie dni, ale to nie jest tak, że pracuje się te 12 godzin pod rząd, tylko są przerwy w ciągu dnia, jest przerwa wiadomo na lunch i na później na kolację i to są długie przerwy, także no bez tragedii. No ale taka jest natura pracy na obozie, że tutaj no cały czas coś się dzieje, to nie jest tak, że przychodzimy o 8 i wychodzimy o 16, tylko no cały czas coś się jednak dzieje, cały czas jakieś eventy, cały czas coś trzeba organizować i tak dalej. Jedzenie, tak jak mówiłem, mamy za darmo, tak jak zakwaterowanie i jest to jedzenie no nie najlepszej jakości, to znaczy jest ono albo bardzo przetworzone, albo strasznie słodkie, albo strasznie tłuste. I nie zrozumcie mnie źle, jest ono bardzo smaczne, bo tak naprawdę cały czas wpierdalasz fast foody, no ale na dłuższą metę ciężko by było tak pociągnąć, dlatego dobrze, że jeszcze mam metabolizm, bo za jakieś 10 lat to pewnie bym nie dał rady tak jeść. I ostatni punkt programu dzisiaj, czyli takie aktywności, które mamy na obozie poza pracą. I trochę tego jest, no dbają o nas dosyć, żebyśmy nie zwariowali podczas tych długich godzin pracy, dlatego organizują nam kilka razy w tygodniu wycieczki do barów na przykład. Wieczorami zamawiają czasami właśnie te takie typowo amerykańskie school buses i nimi jedziemy do baru czy w inne jakieś miejsca, czy też do sklepu na jakieś zakupy, żeby sobie zrobić. A w dni wolne są to bardziej zorganizowane wycieczki, między innymi nad wodę jakąś jedziemy. Wcześniej też zabierają nas zawsze do supermarketu, żebyśmy mogli sobie kupić alkohol i się napić nad rzeką, no bo jednak rozumieją, że my chcemy też się tutaj dobrze bawić i pozwalają nam na to, no tylko musimy uważać, wiadomo, żeby nie wrócić zbyt napierdolonym. Najważniejsze, żeby nie przynosić alkoholu na teren obozu. Na terenie obozu też fajne rzeczy organizują. Mamy czasami dostęp do tak zwanego Adventure Course, czyli takiego parku linowego jakby. Mamy takie imprezy nad basenem. Jest bardzo dobrze wyposażona siłownia, z czego jestem mega zadowolony i tego najbardziej się obawiałem, że będę musiał tutaj jakoś bardzo swój trening upośledzić. Ale jest wszystko. Są maszyny, są ciężary, jest ścianka wspinaczkowa. Także tutaj moje treningi się nie zmieniły, nawet fajniej mi się tutaj trenuje. Co piątek wieczór mamy takie ognisko zorganizowane dla pracowników w ramach docenienia naszej pracy i sobie robimy wtedy tak zwane s'mores, czyli te takie krakersy z piankami w środku i czekoladą. Także trochę tego jest, no i na ten moment to wszystko, co chciałem wam przekazać. Pierwszy miesiąc prawie tutaj przeżyłem. Na początku było trochę, wiadomo, takiego szoku kulturowego, bo wszystko nowe, wszystko inne, ludzie inni, sklepy inne, produkty inne, wszystko inne, ale już się teraz człowiek przyzwyczaił, także jest w porządku. No i zrobię jeszcze jeden film o obozie bliżej końca mojego kontraktu tutaj i jeszcze przed wyjazdem w podróż, żeby podsumować doświadczenie pracy na obozie. Później będą, myślę, może fajniejsze odcinki z samej podróży już. Na razie. Co jest całkiem...